Chwała Bogu, wiele słyszeliśmy, tutaj wiele słów już padało. Wiele już też Bóg pokazywał ostatnimi czasy, kiedy to wyraźnie już wcześniej przemawiał, w rezultacie od długiego czasu przemawia do nas, że nas chce mieć takim jak Chrystus na tej ziemi, a potwierdza to jeszcze bardziej przez wiele słów, które też możemy słyszeć. Ci, którzy nie wierzą, że można być jak Chrystus, ci muszą z tego pokutować. Ci, którzy nie wierzą, że można żyć życiem świętym, czystym na tej ziemi, że Bóg może pomóc, ci muszą z tej niewiary pokutować. Ci, którzy wierzą, że Chrystus może im pomóc, ci doświadczą świętości. Ci doświadczą tego, że Chrystus mówi prawdę. On powiedział, niech stanie ci się według wiary twojej. Chrystus, kiedy chodził po tej ziemi, spotykał takich ludzi jak my i kiedy oni przychodzili do Chrystusa i powiedzieli, czy to ślepcy, że chcą widzieć, czy trędowaci, że chcą być oczyszczeni, Chrystus, wiemy, co mówił do nich. Wiemy, że On mówił, niech się stanie. Oni wierzyli, że Chrystus mógł im pomóc. Dlatego odchodzili szczęśliwi od Niego. No i właśnie, kiedy czytałem Boże Słowo, Stary Testament, Księga Sędziów, Bóg zatrzymał silnie moją uwagę na pewnej historii, która tam się dokonywała, którą dzisiaj chcę wam przypomnieć i sobie, żebyśmy mogli na niej się zatrzymać chwilę i ją rozważyć, odnosząc ją też do naszego życia, bo nie jesteśmy innymi niż Izraelici w ciałach. Nie jesteśmy ani troszeczkę inni. Mamy zasobność wiedzy, mamy już Chrystusa, ale w ciałach jesteśmy tacy sami, dlatego Chrystus musi być zawsze tym, którym pozwoli nam, jak zobaczymy, umierać dla naszych pobudek, dla naszych pragnień tego ciała, by już naprawdę On był uwielbiony. Przypomnę, już nie ma tyle czasu, więc pozwolę sobie tylko przypomnieć historię. Pewien lewita, od 19 rozdziału czytamy o pewnym lewicie, który wraca z Betlejemu judzkiego, idzie, wraca z powrotem do siebie, z tą nałożnicą, która uciekła do jego teścia, wraca z powrotem do siebie i w pewnym momencie słyszy, że mogą się zatrzymać gdzieś tam, ale on mówi nie zatrzymajmy się. Tutaj, wróćmy do swoich, pójdźmy do Izraelitów. I chyli się naprawdę już ten dzień, chyli się, już można powiedzieć, ta noc się zbliża bardzo mocno. I skręcają w pewnym momencie do Gibei Beniaminowej. I wiemy dobrze, że Beniamin był jednym z 12. 12 plemion było w Izraelu. Jednym z nich byli Beniaminici. I było 12. Tam oni się osiedlili w tej Gibei i oni tam przebywali. I ten człowiek trafia do tego miejsca. Pierwsze, co to zauważamy tam w tym 19 też rozdziale, to, że nikt go nie chce gościć. On trafia na środek tego miasta. No i już może sobie myśleć, że będzie musiał przenocować poza domem, poza gościną. Zdziwiony wielce, bo w rezultacie ma obrok i dla swoich osłów i ma wszystko, co potrzebne do jedzenia, do picia, ale nikt go tam nie chce gościć. Już tutaj Bóg nam przedstawia pierwszy objaw grzechu człowieka, odejścia w ciało, kiedy jest już człowiek robi się zamknięty. Kiedy jest zamknięty na to, żeby móc gościć, kiedy jest zamknięty na to, żeby podejmować innych z taką radością Chrystusową, właściwie współbraci. Bo on był nawet więcej niż współbratą, był lewitą, o nim czytamy. Oni byli wybrani do tego, żeby naprawdę temu narodowi przypominać cały czas o Bogu, żeby świętą posługę pełnić przed obliczem Boga. No i trafia, ale w pewnym momencie, kiedy siedzi tam na tym, można powiedzieć, placu miejskim, przechodzi, wraca z pola pewien stary człowiek z pracy, i przechodząc, i to właściwie człowiek z Pogórza Efraimskiego, także widzimy, że z tych, którzy w rezultacie aż nie powinni tak zareagować, ale wraca i patrzy i siedzi właśnie ten przybysz w
tym miejscu, na tym placu. No i myśli sobie, co tutaj robisz? Tu zamierzasz przenocować? Chodź, podejmij, zapraszam cię, podejmij moją gościnę. Jak chcecie podjąć w swoim domu, chodź, zapraszam cię. No i gości go, jedzą, piją. I co w tym momencie robią mieszkańcy tego miasta? W tym momencie napadają na ten dom i mówią, wyprowadź tam go. Chcemy dopełniać swoich grzechów. Chcemy czynić to, co się Bogu nie podoba. Chcemy tego, chcemy to czynić. Chcemy na tym człowieku dokonywać tego, co nasze ciała w swoim plugastwie pragną. I on mówi, gospodarz tego domu mówi, słuchajcie, mam córkę, słuchajcie, nałożnica, z którą przyszedł ten lewita, weźcie, ale zostawcie go w spokoju. Oni napierają. On w pewnym momencie bierze tą nałożnicę tego lewity, który przyszedł do niego w gości, bierze ją, wyprowadza na zewnątrz, a oni straszne rzeczy przez całą tą noc, która nadeszła, straszne rzeczy z nią robili. Wszyscy tamci, którzy napierali na ten dom. Już tutaj trzeba byłoby się zatrzymać i spytać się człowieka, czy wiesz, co to jest grzech? Czy wiemy, co to jest grzech? I czy wystarczająco mocno go nienawidzimy? Czy wystarczająco mocno na słowo nawet grzech, aż mnie wzdryga nienawiść w środku? Aż mnie po prostu podnosi i aż serce moje zaczyna szybciej bić? I rzeczywiście aż mnie pali do tego, żeby się z nim rozprawić w imieniu Jezusa Chrystusa. Czy wspaniałość plugastwa diabelskiego i tego, że dzisiaj sobie ludzie mówią warty grzechu i piszą sobie, w wielu filmach pada słowo grzech jako coś śmiesznego, ironicznego, to znaczy, że człowiek tak łatwo sobie może mówić o tym? To znaczy, że już ma od Boga zezwolenie na to, żeby grzech potraktować jako swojego przyjaciela? Nie ma większego wroga bardziej znienawidzonego od Boga. Nie ma większej nienawiści w całym wszechświecie, jak Boga nienawiść do grzechu. Jak nienawiść Boga do grzechu. Jak on powiedział, on dlatego to powiedział, że mój gniew za grzech, który dokonuje się na tej ziemi i który będzie się dokonywał, będzie straszny. Bóg powiedział wyraźnie, czytamy to o tym, co w objawieniu, co będzie spadało na tą ziemię. Kiedy tam przychodzą, to następni ci aniołowi, następne rzeczy się dokonują. Te trąby, te rzeczy tam, te biada, które się dokonuje się nigdzie indziej, tylko tutaj. Dlatego to też się rozprawia wyraźnie z nauką, że tu będzie nie wiadomo co jeszcze na tej ziemi. Bóg się rozprawi z tą ziemią w straszny sposób, ze względu na co? Na grzech człowieka. Dlatego najmniejszy grzech w życiu chrześcijanina powinien być nazwany najstraszniejszym plugastwem. Więcej jeszcze, nie tylko nazwany, ale powinno być naprawdę nienawiść człowieka do grzechu. Tak silna, że jakbyś naprawdę nie miał większej siły do czegoś, co cię otacza. Człowiek może wyskoczyć ci, nadepnąć ci na ościsk, może ci zrobić krzywdę. Jaką wtedy, jak się wtedy czujesz? Szybko napinają się twoje pięści. Gotowy jesteś pokazać mu, gdzie jego miejsce. To jest jeszcze nic w porównaniu do tego. Może być tak, że... Może ostre słowa mówi, ale może być tak, że kogoś bliskiego na twoich oczach ktoś bije. Może dąży do tego, żeby go zabić. Robi to w okropnym gniewie. Potrafi robić to z premedytacją straszną. Wiecie, to jest efekt grzechu. I właśnie za ten grzech Bóg nienawidzi. I Bóg powiedział, że nienawidzę tego. Nienawidzę tego, kocham człowieka, ale grzechu nienawidzę. Dlatego człowieka bierze i w Jezusie Chrystusie co chce z nim zrobić? Oddzielić od grzechu, żeby mógł go wpuścić do nieba. Żeby mógł z nim w ogóle mieć relację. Grzech, mur nie do przeskoczenia, nie do przebycia, nie do przebicia, po prostu oddziela od Boga. I ci ludzie, wracając do tej historii, ci ludzie dokonują tego do samego rana.
Gwałcą ją ci leśnie. Zrobią straszne rzeczy. I ten człowiek rano wstaje, lewita, i wraca do siebie. Wkłada ją na osła i wraca do siebie. Ona umiera. On bierze jej ciało. Dziwna historia, ktoś by powiedział z boku. Bierze to ciało, dzieli na 12 i rozsyła po plemionach. I mówi, powstańcie. Na te wszystkie plemiona, można powiedzieć, dzieli tak, żeby to do wszystkich tam też dotarło. I mówi w tym momencie, zobaczcie, co ci z Izraela zrobili. Zobaczcie, jakiego oni grzechu się odważyli uczynić. Jaki grzech popełnili. I w rezultacie później widzimy, straszna rzecz dokonuje się w Izraelu, w tym narodzie wybranym. Bierze się tych 12 plemion, zbiera się, wszyscy z Izraela zbierają się i najpierw występują, mówią, co żeście zrobili, wystawcie nam tych mężów z tego miasta, tych, którzy to czynili, a my rozprawimy się z nimi natychmiast, wszyscy oni muszą zginąć, ale oni, Beniaminici, mówią, nie zrobimy tego. Staniemy za nimi, będziemy walczyli. I zobaczcie, co dokonuje się z człowiekiem. Człowiek dopełnia. Może powie komuś, nie zrobiłem takich grzechów. Kłamstwo, przyjacielstwo z tym światem, pijaństwo, złodziejstwo. To wszystko jest ten grzech, którego Bóg nienawidzi. Złe mówienie, gniew, który nie przystoi, wszystko jest grzechem. Bóg się z tym wyraźnie rozprawia. I mówi o tym, że tutaj też czytamy, że występuje przeciwko temu. Wiecie, jeśli nie będzie czystości w kościele, to gdzie ona wtedy będzie? Jeśli ludzie nie zobaczą na zewnątrz czystości, jeśli będzie najmniejszy grzech, który nie zostanie oczyszczony, to gdzie ludzie zobaczą na tej ziemi Chrystusa Jezusa? Jeśli będzie czystość, to ludzie będą przenikani tą czystością, świętością, chociaż będą chcieli od tego uciec, to tam, gdzie będą przychodzili, tam będzie Chrystus. Tam będą musieli coś z tym zrobić. Będą musieli usłyszeć o grzechu i będą musieli coś z tym zrobić. Bóg, tutaj widzimy nawet na tej historii, wyraźnie pokazał, Izrael wystąpił przeciwko nim. Zebrali się wszyscy, jak jeden mąż, w liczbie naprawdę bardzo dużej. Moglibyśmy tutaj też się przytaczać z tego właśnie 20 rozdziału, ale w bardzo dużej liczbie. Wystąpili przeciwko nim, zebrali się tam przy tym mieście i pytają Pana Boga, jak, Panie Boże, mamy wyruszyć? Kto z nas pójdzie jako pierwszy do walki z Beniaminitami? Co odpowiada im Bóg? Bóg odpowiada, Juda pójdzie jako pierwszy. To już nam coś pokazuje. Wiemy, kto przyszedł z Judy. Wiemy, kto był z pokolenia Judy. Jezus Chrystus. On to nawet to w tym momencie Bóg pokazuje, że przyjdzie ktoś, kto się rozprawi bezwzględnie z grzechem. Zobaczcie, to są bracia. To też nam pokazuje kolejny obraz Kościoła, że tak jak mówiono jest nawet w tym Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale, tam jest, będziecie się rozprawiali z rzeczami, które są grzechem, dlatego, że kochacie mnie ponad wszystko. Dlatego, że mnie miłujecie. I oni wiedzieli, grzeszyliście, taką plugawość uczyniliście, Beniaminici. Wy teraz jesteście po drugiej stronie, jesteście naszymi wrogami. Będziemy teraz występować do was, na was występować, będziemy przeciwko wam stawać i będziecie zabijani. Będziecie ginęli. A wasze miasto, i mówi, dobrze widzimy, jak to później się stało, całe w płomieniach stanęło. Ogromne kłęby dymu nosiły się nad stan tego miasta. Powiedzmy sobie dzisiaj, co jest wynikiem tego, że właśnie to wszystko dokonuje się wokół człowieka. Co jest wynikiem tego, że człowiek nawet słysząc gdzieś, jeszcze gdzieś go ciągnie do tego świata. Słysząc gdzieś o Chrystusie, gdzieś go ciągnie do tego świata. Mówi, ja nie mam siły, ja nie wiem, jak się z tego wyrwać. Co jest wynikiem tego? Przecież nie jakaś tam mała sprawa, nie jakieś lenistwo, nie jakieś niedospanie. Grzech. Grzech, który wziął, omotał człowieka
I człowiek mu się poddał. I to nie znaczy, że to wszystko, Panie Boże, z powodu grzechu, więc karć grzech, a mnie zostaw w spokoju. Człowiek musi wyrazić zgodę na grzech. Człowiek musi wyrazić zgodę na to, żeby coś uczynić plugawego. Nikt, kiedyś już pewien mąż Boży powiedział, nikt nie otwiera ci buzi, nie wlewa ci alkoholu do niej, nie upija cię, tylko sam się do tego doprowadzasz, sam otwierasz tą buzię, sam idziesz. W innym grzechu ktoś by powiedział, musisz wyciągnąć tą rękę, żeby ukraść. Musisz uczynić coś, żeby ten grzech miał moc i dokonało się to. Tak straszne w oczach Bożych przewinienie. Dlatego też Bóg, zobaczcie, co się dzieje. Izraelici występują przeciwko Beniaminitom. W pierwszym razie dostają. Pada trupem 22 tysiące mężów. Płaczą. Przed Panem dokonuje się to. Ci Izraelici, którzy występowali przeciw tym Beniaminitom, oni też mają sprawę z Bogiem. Bóg też ma sprawę z nimi. Bóg też chce coś im pokazać. Też chce im pokazać, że żebyście nie myśleli o sobie nie wiadomo co. Wy zobaczcie, wy też macie sprawę ze mną. Oni podchodzą drugi raz przeciwko Beniaminitom i wtedy pada trupem 18 tysięcy mężów zbrojnych w miecze. I co się dzieje wtedy z Izraelitami? Oni mówią, wystąpiliśmy przeciwko Beniaminitom, gdyż zgrzeszyli przeciwko Bogu, takiej plugawości się podopełnili, taką plugawość. Uczynili taką złą rzecz. Ale oni w tym momencie już wiedzą. Ruszają wtedy, w 26 wersecie czytamy, cały zbór Boży i poszli do Betelu i tam trwali przed Panem, płacząc i poszcząc w tym dniu aż do wieczora, a potem złożyli przed Panem ofiary całopalne i ofiary pojednania. Dzisiaj jeszcze jest taka też rzecz, której Bóg naprawdę też nie toleruje. To jest rzecz łatwego takiego zlekceważenia przymierza z Jezusem Chrystusem. Ostrzega przed tym Bóg. Wielki swojej miłości ostrzega. Jeśli to się dokonuje, jeśli Chrystus porusza twoje serce, idziesz za Jezusem Chrystusem, to mówi, nie lekceważ. Musi się to dokonać na podstawie pokuty. Musi się to dokonać na podstawie pokutowania z grzechów. Żeby było pokutowanie z grzechów, musi być świadomość grzechu. Musi być świadomość, że grzechem jest to wszystko. I wtedy człowiek klęczy, czy też sam, czy klęczy wobec dziecka Bożego, przy dziecku Bożym, wobec Boga, czy klęczy sam przed Bogiem, ale wyznaje swoje grzechy Bogu. Wyznaje tą swoją nieprawość Bogu. Musi to wyznać. Musi być w jego sercu płacz i skrucha. Może ten płacz to jeszcze, może nie fizyczny, chociaż bardzo często się łączy to z fizycznym, ale to musi być to w sercu smutek, ogromny smutek. Uczyniłem zło w Twoich oczach. Uczyniłem coś złego w Twoich oczach, o Boże. Dlatego przychodzę teraz tutaj. Będę wołał. Odstąpię od wszelkich potraw. Dlatego, że nie mam ochoty jeść, pocieszać swojego ciała pokarmem. Ale będę wystąpię przeciwko temu wszystkiemu, bo szukam Ciebie, Boże. I co się dzieje? Bóg tutaj odpowiada na podstawie tej historii. Co wtedy robi On z człowiekiem? Czy słyszy tego człowieka? Czy chce na niego spojrzeć? Czy chce się do niego odezwać? Oczywiście, że chce. Dlatego oni ruszają znowu do walki. Jeszcze powracając na chwilę tego, zobaczcie, że naprawdę Bóg z jednej strony mówi im, kto rusza, z drugiej strony pokazuje im, że sprawa tyczy się wszystkiego. Każdego jednego. I zobaczcie, ci ludzie, żeby jeszcze większy obraz tego zobaczyć, ci ludzie, którzy tam zginęli, w liczbie tych tysiącach, oni przecież mieli swoje rodziny. Oni naprawdę mieli swoich najbliższych, do których mogli wrócić. I oni tam poginęli. Bóg miał sprawę z całym Izraelem. Dlatego Bóg, mając sprawę z człowiekiem, mówi do niego jasno i wyraźnie. Mówi do niego, żeby człowiek mógł usłyszeć, że jeśli chce iść za Jezusem Chrystusem całym swoim sercem, to nie będzie kroczył w nieświadomości, ale będzie mógł żyć życiem świadomym. Dlatego też dzisiaj wielu odeszło od świadomości, bo się zgodzili na grzech, bo zaakceptowali grzech. Wielu wierzących zaakceptowało dzisiaj grzech i powiedziało tak, ja go akceptuję. I to można by było powiedzieć, ktoś z boku powiedziałby, nie, ja tego tak nie powiedziałem. Wielu tak już powiedziało. Ja zaakceptowałem, muszę temu ciału coś też dać. Musi to ciało trochę też otrzymać.
Ale grzech jest grzechem. Dlatego Bóg pokazał tutaj wyraźnie. Jeśli teraz będziecie skruszeni wobec mnie, jeśli teraz wołacie do mnie, ja przyjdę i dokonam tego. W rezultacie zobaczcie tak smutnego rezultatu. Oni znowu przystępują do walki z tymi, którzy dopuścili się tego grzechu. No i wyciągają z miasta. Tam ginie mnóstwo ludzi. Beniaminici giną. Już z Izraela ginie tylko 30 ludzi. Beniaminici giną w ogromnej liczbie. Oni z zasadzki wpadają do miasta. Robią rzeź w mieście. Zobaczcie, co robi. Ktoś by powiedział, jeden grzech. Przecież jedna noc, a zmienia całe miasto. Ile trzeba do zmiany człowieka, żeby stał się w oczach Bożych grzesznikiem? Ile trzeba nocy? Ile trzeba, żeby podczas tej nocy stał się człowiek w oczach Bożych znowu potrzebował oczyszczenia? Ile trzeba czasu? Ile trzeba godzin, żeby znowu potrzebował naprawdę oczyszczenia? My o tym mówiliśmy jakiś czas temu, ale Bóg o tym znowu przypomina i mówi, na żadną nieprawość się nie zgodzisz, bo konsekwencje będą straszne. I ktoś sobie mówi, tak, Panie Boże, zakończone są Twoje konsekwencje, teraz ja już idę wolny, Ty mi przebaczyłeś, jestem wolny. Wiecie, jeśli nie ma pokuty pełnej przed Bogiem, jeśli nie ma pełnego uniżenia przed Bogiem i to Bóg nie mówi, idź i odtąd już nie grzesz. I nie mówi Bóg, teraz jesteś oczyszczony, to sobie może rozgrzeszać nie wiadomo kto na tej ziemi. Mówiąc, że w imię Boże Cię rozgrzeszam. Wszystko to jest bzdura i kłamstwo. Jeśli Bóg nie mówi człowiekowi rzeczywiście, przez swoje słowo nie jest potwierdzone, że może odejść i już nie grzeszyć, to można sobie mówić opowieści. Ale w pewnym momencie człowiek znowu idzie w ten grzech i ktoś by powiedział, dlaczego? Otóż właśnie nie było w nim pokuty i siły nie brał z Jezusa Chrystusa, aby już więcej tego nie czynić. Znowu przyszło doświadczenie i znowu popełnił ten grzech. I wtedy można było powiedzieć, ktoś z boku nieraz może powiedzieć, że no cóż, mamy swoje słabości. Mamy coś tam. Bóg wie, że to są słabości. I Bóg zna serce, to prawda. On widzi szczere serce wobec siebie. Ale nigdy nie powie, że na ten grzech teraz nie spojrzę jako na grzech. Spojrzę na przewinienie. Dobrze, to jest przewinienie w moich oczach, ale już nie kategoryzuję tego jako grzech. Grzech jest grzechem i będzie do końca grzechem w oczach Bożych. Przestępstwo będzie zawsze przestępstwem w oczach Bożych. On nie zmienił. Przez to, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, nie zmienił kategoryzacji przewinienia. Przewinienie, grzech jest przewinieniem. Będzie cały czas. Tylko właśnie widząc naszą po prostu beznadzieję, widząc nasze zakończenie, zlitował się nad nami i posłał tego, który pozwala nam nie grzeszyć, który pozwala przez swoje życie, kiedy rzeczywiście ono nas napełni, dopełniać tej świętości, o której też mogliśmy słyszeć. Tylko wtedy ta moc może z wysokości napełnić dziecko Boże i wtedy rzeczywiście to dziecko Boże będzie stawało i zwyciężało tego wroga. Szło w natarciu i wszystko zniszczy. Wtedy wie, że potrzeba jest całkowicie oczyszczenia. I ci ludzie szli na tych beniaminitów i można byłoby powiedzieć, przecież to są nasi bracia, a oni wiedzieli, oni zgrzeszyli. Dlatego też dziecko Boże, jeśli uczyni jakąś nieprawość w oczach Bożych, ono nie będzie miało do siebie żadnej litości. Ono nie będzie miało dla siebie żadnego wyciszenia tego, że jeśli sumienie woła, że grzech, to był grzech przeciwko Bogu, to człowiek nie będzie mówił cicho sumienie. Chrześcijanin tak nie zrobi. Nie będzie przyciszał swojego sumienia i mówił, a teraz ty sumienie milcz. Ja ci to wytłumaczę. Nigdy tego nie zrobi. Dziecko Boże zawsze będzie mówiło, tak Boże, jeśli to był grzech, będę pokutował przed Bogiem. Wszystko jest nieważne, nieistotne. Jeśli to był grzech, pokutę zamieni się moje życie. I będę pokutował, aż mi przebaczysz i pozwolisz pójść dalej. Wiecie, to jest coś, co dzisiaj jest coraz bardziej zatracane, znienawidzone przez nawet ludzi, którzy mienią się wierzącymi. Dlaczego? Bo to stawia nas w pozycji ogromnie potrzebujących Boga. Ogromnie potrzebujących, uzależnionych od Boga. Potrzebujących tego, żeby to Bóg nad nami dalej mógł się łaskawie obchodzić.
Dzisiaj dąży się do tego, żeby każdy stanowił o sobie. Kto tylko ma jakieś poznanie, już mówi o tym, że coś mam, już poznałem i już teraz mogę ja decydować o tych rzeczach. Bóg nigdy nie odda swojej chwały ani władzy nikomu. I dzięki Bogu za to, bo jeśli On wydał już swój wyrok na grzech, wydał już swój wyrok na grzech, to nie pozwoli na to, żeby człowiek sobie po prostu jego wyrokiem szastał. Wyrok na tej ziemi jest jeszcze jakiś nieprawomocny, może być. Wyrok na tej ziemi może być jeszcze ominięty. Może zbiec gdzieś więzień. Ale u Boga, gdzie człowiek zbiegnie, jeśli Bóg wydaje wyrok, zapłatą za grzech jest śmierć. Gdzie człowiek zbiegnie? Wiecie, czyta się, już nawet u proroków się czyta, gdzie uciekniecie? Czytamy wyraźnie, gdzie się schować przed tym Bogiem? W księdze Amosa, moglibyśmy otwierać tutaj, bodajże w 8 rozdziale. Gdzie uciekniesz? Gdzie schowasz się przed tym Bogiem? On jest wszędzie. Gdzie uciekniesz przed tym Bogiem? Gdzie wzniesiesz się na niebiosa? Tam jest. Schowasz się pod ziemią? Tam jest. Jeśli masz grzech w swoim życiu, w swoim sercu, to nie schowasz się nigdzie. I to tyczy się każdego z nas. Jeśli masz coś do załatwienia z Bogiem, to prędko to załatw, Bóg mówi. Prędko to załatw ze mną. Po to dał swojego Syna, żeby powiedzieć człowiekowi, teraz masz miejsce. Syna mojego Jezusa Chrystusa. Już nie Jerozolima, nie budowla rękami uczyniona, nie miejsce jakieś tam geograficzne na tej ziemi, ale Jezus Chrystus. I wiecie, człowiek, który naprawdę tak chodzi w tej świadomości przed Bogiem, taki człowiek pozna Boga. Człowiek, który jest przeświadczony o tym, że Bóg nienawidzi grzechu, zatem ja go nienawidzę i nie zgodzę się na żaden, nawet najmniejszy grzech. Najmniejszy, oczywiście też trzeba byłoby to powiedzieć w cudzysłowie. Na żaden grzech się nie zgodzę. To Bóg takiego człowieka poprowadzi głęboko. Takiemu człowiekowi będzie pokazywał naprawdę głęboko. Zobaczcie, jak to się łączyło z prorokami. Daniel, dlaczego wejrzał w czasy te, których jeszcze nawet na nas się jeszcze nie dokonały? Dlaczego wejrzał tak daleko, chociaż żył w tamtym tak odległym czasie? Dlaczego Bóg mu pokazywał? Dlaczego pokazywał Izajaszowi? Dlaczego pokazywał innym swoim prorokom? Dlaczego Janowi? A właśnie dlatego oczywiście, żebyśmy mogli z tego czytać. Ale z drugiej strony dlatego, bo ich miłował, bo znalazł ich w miejscu pokory, znalazł ich w miejscu całkowitego przyjęcia, uniżenia. Pan Daniel pościł. On odstawił sobie te lepsze pokarmy. On wiedział, Boże, chcę objawienia Ciebie. Wiem, że jestem... Potrzebuję oczyszczenia. Izajasz, inni. Potrzebowali oczyszczenia. Ich dotykał się Bóg. Najpierw oczyszczał ich usta, potem prowadził ich do służby. Dlaczego? Bo nigdy nie będzie obcował z nieczystym. Nie będzie obcował z grzesznym człowiekiem. Nie zgodzi się na obcowanie z grzesznym człowiekiem. Go nie udobruchamy żadnymi dobrami. Na tej ziemi można wysłać prezenty komuś i w końcu kogoś przekonać, tak jak wysyłali królowie, czytamy też i właśnie tutaj. Wysyłali sobie prezenty, w jakiś sposób dochodzili do pokoju. Z Bogiem nie dojdziemy do pokoju, wysyłając Mu prezenty, żeby tylko nie spojrzał na grzech. Z Bogiem dochodzi się do pokoju na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa, oddania swojego życia Jezusowi Chrystusowi, tylko to jest jedyne miejsce pokoju z Bogiem. Innego pokoju z Bogiem ludzie próbują ten pokój osiągnąć poprzez lepsze zachowanie, własną sprawiedliwość, religijność, wiele rzeczy. Próbują zachować, powstają naprawdę wielkie instytucje charytatywne i czynią dużo więcej nieraz niż ci, którzy myślą sobie, że też pieniędzmi zdobędą Pana Boga. I czynią te, powstaje to wszystko. Ale co z duszą ludzi? Co z grzechem? Załatwiają sprawę z grzechem? Pomagają człowiekowi żyć na tej ziemi. Fajnie, dobrze jest pomagać ludziom, ale co z grzechem? Kto pomoże w grzechu? W rozprawieniu się z grzechem? Kto da siłę człowiekowi? Wiecie, moglibyśmy mówić sobie piękne rzeczy, obiecywać sobie nie wiadomo co, ale jeśli nie ma sprawy załatwionej z grzechem, najmniejszą, można powiedzieć, nieprawością, jakimś czymkolwiek, co mogłoby stanąć na drodze, staje człowiek w miejscu. Staje w miejscu. Śpiew może iść dalej, modlitwa może iść dalej, czytanie Biblii może iść dalej, ale to idzie z przyzwyczajenia. To idzie z czegoś, że człowiek się tego nauczył. Wiecie, można wiele nauczyć ludzi,
można nauczyć pod karą wiele ludzi czegoś, ale Bóg tego nie chciał. Bóg chciał to, żeby człowiek zobaczył, żeby do człowieka dotarło to, że zgrzeszył przeciwko niemu, więc natychmiast potrzebuje fachowej, przenikającej wszystko pomocy. Każdy prorok, słuchajcie, nawet zobaczcie, że Manoach czy inni, oni wiedzieli, oni, ci, którzy żyli w Izraelu wtedy, wiedzieli, że jeszcze nawet przed anioła widzieli to, co się z nimi działo. Oni bardzo często, nawet kiedy anioła zobaczyli, oni padali i mówili, że nie mogą żyć dalej. Oni anioła widzieli. Dlatego tam jego żona mówi, no skoro Bóg chciałby nas zabić, to nie objawiałby nam tego, jaki potomek i po co przyjdzie do nas. I tam widzimy to wyraźnie, widzimy w wielu miejscach. Oni padali przed aniołami. Jan pada. A dzisiaj kto padnie przed samym Bogiem? Kto padnie przed Bogiem i powie, Boże, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Tobie. I powie, skłamałem raz. A wiem, że to po prostu jest wiele ciąży grzechów na człowieku. Jeśli nie przyjdzie do Chrystusa, nie będzie żył z Chrystusem, to codziennie są milionowe okazje, żeby zgrzeszyć. Jeśli człowiek nie padnie i powie, chociażby nawet skłamał raz, nie powie, Panie, potrzebuję na teraz Twojej pomocy. I dopóki mi nie pomożesz, błagam Cię, przebacz mi. Błagam z głębokiego serca, przebacz mi. Z pełnego serca, z kruchy, błagam, przebacz mi. Pokłamałem kogoś, oszukałem kogoś na grosza. Oszukałem kogoś. Ukradłem grosza. Ktoś by powiedział, człowieku, ty głupi jesteś, grosz? A Bóg mówi, złodziejstwo jest złodziejstwem. Kłamstwo jest kłamstwem. Obelga jest obelgą. Plotkarstwo jest plotkarstwem. Jeśli człowiek tak padnie przed Bogiem i powie, Boże, będzie przed Bogiem naprawdę skruszony i powie, zrób ze mną, co zechcesz. Ale błagam Cię, nie policz mi tego, oczyść mnie. Zrób ze mną, co zechcesz. W Twoich rękach jestem. Zrób, co zechcesz. To wtedy Bóg, co Bóg ten wspaniały, pełen miłosierdzia, Bóg mówi, spojrzałem na Twoje serce. Zobaczyłem, co jest w Twoim wnętrzu. Widzę, że jest skrucha. Widzę, że jest uniżenie. Bóg wtedy powie, jeśli tak będzie. I pozwoli skorzystać z ofiary Syna Bożego. Inaczej nie pozwoli. Wielu dzisiaj ludzi staje i będą chcieli skorzystać z ofiary Jezusa Chrystusa. Nie skorzystają. Oni nawet jej nie doznają. Nie zobaczą jej nawet. Dlaczego? Bo ona będzie zakryta, bo ich serca będą nieczułe na Boga. Bo ona będzie zakryta przed nimi, jak zakryte były przypowieści, kiedy Jezus Chrystus mówił do ludu swego. Dlaczego? Bo Bóg powiedział, nie będziecie mnie lekceważyć. To, że posłałem swojego jednorodzonego Syna, to, co miałem najcenniejsze, to nie myślcie sobie, że wtedy możecie mnie lekceważyć. Myśleć sobie, że teraz mój Syn to będzie takim właśnie waszym na każde zawołanie adwokatem. Że będzie na każde zawołanie, na klaśnięcie rękoma przybiegał i teraz robił tylko wszystko, co wam się podoba. Nie, to jest Bóg i to jest Jego Syn, który umarł za grzechy, ale nie jest na klaśnięcie dłońmi. Jest naprawdę na skruszone, uniżone serce, które padnie przed Bogiem na kolana i będzie błagało Go o to, czy może doznać tego szczęścia i radości przebaczonych grzechów. I wtedy Bóg mówi, kiedy widzi takiego człowieka, mówi, doznaj tego. I wtedy tacy ludzie chodzący po tej ziemi mogą powiedzieć, człowieku, ja wiem, czego doznałem. Doznałem odpuszczenia grzechów. Doznałem odpuszczenia tego, co zawiniłem. Jeśli człowiek nie ma świadomości zawinienia, nie będzie miał świadomości tego, żeby od niego uciekać. Nie będzie czuł tego. Ale jeśli człowiek ma świadomość, dlatego modlitwą dzieci Bożych, modlitwą Bożego ludu, tych, którzy mogą tego doznawać i którzy widzą w tym ratunek człowieka, mogą wołać, Boże, napełnij świadomością tego człowieka. Dotknij go swoim Duchem Świętym, aby zobaczył, co to jest grzech w Twoich oczach. Co to jest nieprawość w Twoich oczach. Dotknij go, Boże, bo kiedy on to zobaczy, wtedy będzie dla niego ratunek.
Bo my jako świadomi też ludzie możemy wiedzieć, że jeśli człowiek zobaczy grzech, naprawdę jakim jest grzech, to jest dla niego ratunek. To Bóg na niego wejrzy łaskawie. Ale dopóki nie zobaczy grzechu jako grzech przez takie właśnie patrzenie Boże, dopóki Duch Święty nie uświadomi go, co znaczył grzech w oczach Boga, kiedy umierał jego Syn, co znaczy, kiedy dzisiaj patrzy na tą ziemię, to taki człowiek naprawdę nie dozna. Nie dozna błogości przebywania z Chrystusem. On będzie mógł być przy ludziach, którzy doznają błogości przebywania z Jezusem Chrystusem. On będzie mógł starać się im dorównać. On będzie mógł starać się być z nimi, ale nie dozna tego wewnątrz. Nie dozna tego oczyszczenia od wewnątrz. Wielu będzie przy dzieciach Bożych do końca, którzy nie pozwolą Bogu na to, żeby Bóg pozwolił, żeby Bóg dokonał oczyszczenia od wewnątrz. Oni pozwolą na to, żeby powierzchownie coś oczyścić. Sami do pewnych rzeczy nawet przyłożą rękę i pomyślą sobie, że teraz to Panie Boże, to Ty teraz zadziałałeś. Ale Bóg czyści od środka. Bóg dokonuje oczyszczenia od środka. Na zewnątrz, jeśli ktoś zgrzeszy, znowu pobiegnie i oczyści się tylko powierzchownie, znowu poledzie w ten grzech. Ale jeśli Bóg oczyszcza od środka, daje człowiekowi serce do tego, żeby miał to jako naprawdę największą obrzydliwość, wtedy już nawet nie będzie potrafił spojrzeć w tamtą stronę. I będzie zawsze mu tak smutno, tak jak to już było dzisiaj powiedziane, smutno, że Boże, uczyniłem to. I będzie starał się o tym mówić, będzie błagał nawet Boga. Musimy tego doznać. Nawet błagał Boga o to, Boże, zabierz to również i z mojej pamięci, a Ty nie pamiętaj o tym już nigdy. Zabierz to. Skłamałem. Zabierz to. Uczyniłem zło, zabierz to. I wiecie, to jest właśnie takich ludzi naprawdę Bóg wprowadzi w zwycięstwo. Takich ludzi Bóg wprowadzi w piękne zwycięstwo. Tacy ludzie będą mogli innym zwiastować Chrystusa. Tacy ludzie będą mogli przychodzić do innych i tam Duch Święty będzie mógł swobodnie przez tych ludzi działać. Dlaczego? Dlatego, że oni będą swobodni dla Ducha Świętego. Tam nie będzie nic, co zgasi tego Ducha Świętego. Bo wiemy dobrze, że gasi grzech. Wiemy dobrze, że On gasi Ducha Świętego. Można zgasić. Grzesząc, człowiek gasi Ducha Świętego. I później jeszcze Bóg wielkiej swojej miłości woła do człowieka. Uciekaj, człowieku, uciekaj. Uciekaj od grzechu, uciekaj do mnie. Uciekaj do mojego Syna. Ale jeśli nie będziesz miał swojego serca. Dlatego Chrystus mówi, zobaczcie, co powiedział do tych listów, do tych zborów. Tam w tych listach czytamy do tych zborów w objawieniu, co powiedział do nich. Ja nie patrzę na, tylko na wasze uczynki. Ja nie patrzę na to, co tylko czynicie, ale ja przeszywam wasze serce. Dlaczego tam w tych momentach jest powiedziane właśnie o tym wzroku Jezusa Chrystusa? Właśnie o tych płomieniach. One przeszywają serce. Widzieliście nieraz ognisko. Ono się pyta ciebie, czy może wziąć mały obszar? Ono jak przeszywa sobą wszystko, to naprawdę wszystko zamienia w popiół. Dochodzi do temperatury, ale tam Chrystus właśnie po to przeszywa człowieka, żeby człowiekowi pomóc. Żeby człowiekowi pomóc, żeby człowieka wyrwać z tego, ale nie robi tego powierzchownie. Nie ma takiej maści na tej ziemi, która by mogła tak uleczyć człowieka, jak maść od Boga, która jest na serce. O, chociaż tam mamy powiedziane, że przetrzyj nią oczy swoje, abyś przejrzał. Ale tam jest, Bóg zajął się, jeszcze wcześniej pokazał, że jest sercem człowieka. Wyraźnie pokazał. Na serce człowieka, dlatego dobrze jest ze wszystkiego zdawać sprawę przed Bogiem. Już teraz. Naprawdę ze wszystkiego zdawać sprawę przed Bogiem już teraz. Już teraz badać swoje serce, badać swoje nerki, badać swoje wnętrze. I stawać tak jak Dawid. Dlatego miał ogromne upodobanie u Boga Dawid. Mówi, Boże, badaj mnie. Badaj mnie. Przeszywaj każdy zakątek. Badaj mnie i zobacz, czy tam nie ma żadnego grzechu. Żadnej sprawy. Badaj mnie i zobacz. I chociażby ludzie wokół o mnie powiedzieli, ty, taki wierzący, jak ty mogłeś to uczynić? To wiecie, ja w tym momencie mogę odważnie powiedzieć, wiesz co,
Bóg wie wszystko, ale On może mi przebaczyć. I On wie wszystko. Jeśli stanę przed Nim, to w rezultacie nie przed Tobą będę stawał, ale przed Bogiem. I On wie, uczyniłem zło, mam skruchę, błagam Boga o przebaczenie i tam nie ma już dumy. To nie znaczy to, że teraz będę się wynosił na tego człowieka, że zgrzeszyłem i teraz jeszcze się tutaj cwaniaczę, ale to znaczy, że człowiek ma tą świadomość tego, że nawet nie przed człowiekiem stoi. Że wszyscy ludzie podchodzimy z tej ziemi, ale stoimy wobec Boga, który swoim wzrokiem każde dzisiaj serce przeszywa. Każde jedno życie, gdyby teraz nawet zechciał, to mógłby teraz każdemu z nas pokazać sekunda po sekundzie nasze życie. I każdemu z nas mógłby zatrzymać czas, mógłby wszystko spowodować, byśmy wszyscy widzieli, mógłby nam wszystkim pokazać to, co robiliśmy wczoraj, każdy z nas z osobna. Mógłby nam wszystkim pokazać i dlaczego tego nie robi? Dlatego, że nie ma upodobania w tym, żeby się znęcać nad grzesznikiem. Nienawidzi grzechu, to prawda, bardzo nienawidzi grzechu, ale nie ma upodobania w tym, żeby się pastwić, bo nie posłałby wtedy swojego syna. Ale czekałby spokojnie, aż wszyscy ludzie z tej ziemi odejdą na ten czas wylania jego gniewu. Gdzie będą pili, jak też jest powiedziane w objawieniu, ludzie tą krew, gdzie rzeki będą się zamieniały w krew, morza w krew. I dlaczego w krew? Dlatego, że przelali z powodu grzechu swojego, który czynili, została przelana krew jego syna. Z powodu grzechu, który czynili, została przelana. I ci, którzy się upamiętają, ci będą mogli doznawać z Bogiem radości. Ci rzeczywiście będą mogli doznawać tego, że nie spadnie na nich to wszystko. Ale ci, którzy się nie upamiętają, ci, którzy nie odwrócą swojego oblicza ku Bogu, swojego serca w pełnej pokucie ku Bogu, ci będą czerpali z tego, można powiedzieć, naczynia pełnego gniewu Bożego. Ci będą to czerpali. To nie, nikt mi nie powie, że to znowu wracamy do średniowiecza i straszymy ludzi. Biblia to mówi. Tak będzie i amen. Dlatego stawia nas Bóg dzisiaj i mówi, zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Dlatego jak dobrze być świadomym człowiekiem. Jeśli zgrzeszyłeś, to dobrze jest właśnie uciec szybko do Boga, ale nie da tego rady załatwić po znajomości. Nie ma znajomości u Boga. Tam dla Niego pieniądze to jest po prostu jak błoto. Nic nie znaczy. Tam się Go nie przekupi, jak wielu sędziów na tej ziemi. On każdą rzecz będzie rozliczał. Tam czas się zatrzyma na tym sądzie. Dlatego Bóg mówi, że korzystajcie z Syna. Korzystajcie z Syna, bo kto z Niego nie skorzysta, stanie po lewicy, kiedy On przyjdzie. Kto z Niego nie skorzysta, stanie po lewicy i chociażby mówiło mi 1000 ludzi, człowieku, nie myśl tak źle o sobie. Ale kiedy sumienie mówi, zgrzeszyłeś, już można by było wyszczególniać to wszystko po kolei. Kiedy mówi ci, że zgrzeszyłeś, to chociażby ci przyszło, jeśli jesteś szczery wobec Boga, to przyszłoby ci 10 ludzi, nie wiadomo jakich uczonych, jakich mądrych, profesorów teologii, powiedziałoby ci, człowieku, to nie jest grzech. To ty mówisz, że to jest grzech i chociażby was było nawet i setka. To idźcie sobie ze swoim myśleniem. Ja staję teraz przed Bogiem. Będę błagał, aż mnie wysłucha. Będę prosił, aż litościwie się do mnie odniesie. Aż mi przebaczy. Aż mi odpuści. Dlatego niech Bóg nam dopomoże, abyśmy tak stawali przed Bogiem. Bo dzisiaj wielu teologów stanęło. Wielu stanęło mądrych i mówią, ten grzech to jeszcze nie grzech. Ale kto dzisiaj słucha Ducha Świętego? Kto dzisiaj usłyszy głos Ducha Świętego dotykającego się sumienia? Kto dzisiaj usłyszy, kto dzisiaj go posłucha bardziej niż ludzi mędrkowatych, bym powiedział. Kto bardziej go posłucha, ten na sądzie nie będzie zaskoczony. Ten dla niego, ten dzień sądu będzie naprawdę dniem radości. Ale dla tych, którzy nie oczyszczali się, którzy nie wybierali swojej krwi, swoich szatwek krwi baranka, ten dzień będzie straszny. To będzie najstraszniejszy. Nie było takiego dnia jeszcze w ich życiu. To będzie najstraszniejszy dzień, jaki może przyjść na tą ziemię. Takiego dnia jeszcze na tej ziemi nie było. Takiego czasu jeszcze nie było tutaj.
Ale dla tych, którzy naprawdę umiłowali Chrystusa, poszli za Chrystusem, oni wołają już: przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, oczyszczasz mnie, chcę, jestem gotowy, przyjdź, przyjdź, grzechy, grzech już nade mną nie ma władzy, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź. Tylko naprawdę musi być pokuta. Naprawdę musi być pokuta. Bo później ci ludzie błądzą, chodzą po omacku. Oni myślą sobie, dlaczego nie potrafię się znaleźć w tym chrześcijaństwie. Dlaczego mi nie idzie coś w tym chrześcijaństwie. Dlaczego nie mam siły w tym chrześcijaństwie. Nie mogę tak jak wy. Trzeba byłoby się zastanowić w tym momencie. Czy była pokuta? Czy pokutowałeś? Czy zobaczyłeś, że grzech jest grzech i pokutowałeś przed Bogiem? Stanęłeś i wołałeś ogromnie o przebaczenie. Bóg czeka na tych, którzy mają skruszone serce, bo chce ich poprowadzić do większego poznania. Chce ich przyprowadzić do Chrystusa i na nowo, żeby mogli się radować swoją relacją. Oblubienica i oblubieniec. Chwała Bogu za to. Amen.